Witajcie, kochani. Witajcie, jak się człowiek ubierze, to od razu wydaje mu się, że więcej będzie mógł zrobić w trakcie dnia, będzie bardziej produktywny i właśnie taki mam zamiar ja dzisiaj. Mam dużo rzeczy do zrobienia i najpierw muszę sobie rozprostować moją biżuterię. To jest łańcuszek, to jest Teksas. Jakby zarys mapy Teksasu. I to jest takiej, od takiego jubilera, James Avery się nazywa. Też za wszystko jest produkowane w Teksasie. A niedługo, słuchajcie, będzie rozdanie na ten temat. Także coś komuś się dostanie właśnie z tego teksańskiego jubilera. Okej, let's do something. Jestem teraz pod Tosiszką i czekam na nią. Ona ma dzisiaj, tak jak wam mówiłam wcześniej, przesłuchanie do swojego bendu. Aha, mówiłam wam, ale skasowałam to akurat. Tak. Bo wtedy właśnie jechałam niby do Sephory, ale zrezygnowałam z wyjazdu do Sephory i pojechałam gdzie indziej, na tak zwaną retail therapy, ale związaną z ciuchami. To jest właśnie sekcja perkusji. Jest jakieś wydarzenie związane z bendem, to perkusja gra. Także super. Słucham sobie przy okazji. Jak tu się wyjdzie, to jedziemy do Chipotle, bo dzisiaj prosiła. Natomiast jutro ma jeszcze chyba jeden dzień w szkole, taki normalny. I pojutrze jedzie na wycieczkę na plażę na południe Teksasu, na Padre Island. Też właśnie z tego bendu, tak zwanego, i będą mieć taki, jakby to nazwać, challenge. Każdy pokój będzie musiał coś ugotować na kolację. To się będzie robiła pizzę według polskiego, według przepisu z książki Piotrka Herszke, którego osobiście znamy i to jest super chłopak. Weganin, w ogóle zajmujący się kuchnią wegańską już od lat. Jak jeździliśmy na wyjazdy z jogą, to on właśnie zawsze był szefem kuchni i tak to poznaliśmy wspaniałego Piotrka Herszke, który naprawdę zasługuje na uwagę. Jej! Dobra, to tyle. Celem wyjaśnienia, co się działo dzisiaj, czyli 25 kwietnia do godziny 5:25, 17:25. Narka. Jest godzina w pół do ósmej. Jadę zawieźć to się do szkoły i załatwić parę rzeczy. To jest mój outfit. Koszulka, chyba brandy Merville, coś takiego. Białe jeansy, aczkolwiek pada na dworze. Darrow. Torebka, fryzura. I moje Birkenstocki, które zupełnie niedawno zakupiłam. O, to na razie. Planowałam przyjazd do Dallas już w tej sprawie, w której przyjechałam, już naprawdę parę miesięcy i świetną sobie pogodę wybrałam, naprawdę. Tak pada, że nie ma jak wyjść z samochodu. Nie wiem. Muszę zaczekać chwilę, może przejdzie. Nie wiem, czy mam parasol w ogóle. Jest. Mam parasol. Ale nie wiem dalej, czy to jest dobry pomysł nawet iść tam z parasolem. Chociaż po prostu mam tylko wyjść. Miejsce, do którego przyjechałam, jest tutaj po prostu. Ale zastanowię się. Na razie. Okej, okay, bateria mi się kończy, także muszę spadać. Mam do przymierzenia trzy rzeczy. Nie da się wyjść z kawiarni, tak leje. Dosia w szkole, to pokażę wam jej staż. W sensie pokażę wam jej kosmetyki. Jej. Tutaj jeszcze jest na biurku coś. Na biurku jest to. To
używała rano. Teraz zobaczcie sobie. To jest ten, co kupiłyśmy w Palm Desert na Coachella. To są jakieś, proszę, są jakieś takie rozświetlające, opalizujące chyba. Dobra. To jest chyba Mario. Tu też jakiś by Mario. To jest dobry concealer, to wiem, że używa. O, to co są jeszcze jedne krople. O, tego się nie... Tak, Drunk Elephant. To są brązujące. Kurtki, ona ma super rzeczy. Muszę zacząć rzeczać. Tu jest pełno różnych do ust. Tower 28, nic nie mam z tych, w ogóle z tej firmy. Summer Fridays, to kupiłyśmy, pamiętam, w Nowym Jorku, bo był pop-up shop. To są te Fresh. I tam są Laneige, coś takiego. Zaraz dostaniemy się tam, tak, musimy to wyciągnąć. O nie, tam się już nie dostaniemy. To są tam Laneige i tutaj jest Kylie Jenner, coś tam. Dobra, te kropelki weźmiemy tak. To się bardzo jest fanką mascary, więc tutaj ma, a tu jest jakiś brow lift Elf, przeźroczysty. Tutaj są nasze mascary, które Brooklyn and Bailey widziałyśmy, kupiłyśmy sobie, jak było spotkanie z nimi. Macie też filmik ze spotkania z Brooklyn and Bailey. Tutaj są mascary. Co to jest? Essence, Maybelline, L'Oreal, Maybelline, It Cosmetics. Tutaj jest L'Oreal. A to nie wiem, co za firma. Tarte jest. Ilia, mam tu maskarę, jest świetna. A to gdzieś do ust chyba. Fenty Beauty. Tutaj jest Too Faced. Too Faced maskara i Too Faced. Dobra, to tyle. Druga sekcja, druga szufladka. To są Bards and Bees. I, ochronne balsamy do ust o różnych smakach. I zobaczcie, różne rzeczy do włosów. To tyle. Mam nadzieję, że mnie nie będzie miała za złe. I tak zapytam, czy mogę to pokazać. Popatrzcie na ten glow. Jej. Witajcie, dzisiaj czas na nowe spodnie. Trochę, że tak powiem, na mnie dopasowane z Patagonia, ale podobają mi się teraz takie, znowu wchodzą w styl typu, jak tutaj mówią, carpenter, albo nie wiem, co jeszcze, takie wiecie, jakby nie bojówki, chociaż bojówki pewnie też za chwilę będą znowu it, ale takie właśnie. Dobra, nie chcę wam tutaj góry pokazywać. W każdym razie tak wyglądają. Mam nadzieję, że będą się fajnie nosiły. Dobra, tak wygląda cały outfit. Koszulka też z Patagonii. Kurczę, nawet te kolory do mnie pasują. To nie jest taki pomarańcz, to jest, nie jest to sepia też, bo sepia jest bardziej żółta, nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie, nawet wydaje mi się, że mój bronzer jest w tym samym kolorze. Lustro niedawno myłam i po prostu jest tyle pyłków, jak się ściela łóżko, że to jest niewiarygodne. Sorry za to. Tak wygląda mój makijaż. Jadę zrobić rzecz, której wolałabym nie robić, ale niestety nie mogę już tego odwlekać. A propos Patagonii, chciałam wam powiedzieć, że Patagonia to jest fajna firma, chyba jej w ogóle nie ma w Polsce, nie wiem.
I moje spodnie są zrobione z hemp canvas, czyli z płótna z konopi. Ciekawe, a koszulka jest zrobiona z organic ringer tree. Nie wiem, co to znaczy. Wow. I jeszcze te spodnie są jakieś double knee pants, czyli tutaj przy kolanach jest podwójne płótno, także nie powinny się chyba wypychać. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, to jest front and back. Chyba nie najgorzej. Wow, jeszcze odnalazłam kieszenie. Sorry za jaranie się moimi nowymi spodniami, ale dawno nie kupowałam spodni, naprawdę. Jest też. Nie, tutaj nie ma tej kieszeni. Dobra, to tyle. Ja spadam. Na razie. Narzuciłam jeszcze kurtkę, bo na dworze jest zimno, ciepło. I białe sneakersy zakładam. Sneakersy znaczy białe trampki, jakkolwiek. Tutaj w Stanach się mówi sneakersy. Ja już też tak będę mówiła, bo nie wiem, jak wy nazywacie. Dajcie znać, czy mówicie trampki, czy mówicie też sneakersy. Please poradźcie, Kasi. Wycieczka do TJ Maxx. Po powrocie z TJ Maxxu zrobiłam sobie super omlecik, tylko sriracha się kończy. Okay. To jest jalapeno, grzyby takie z koreańskiego sklepu i kiełbasa chorizo, taka paprykowa. Witajcie, jest sobota 29. Dokładnie. Wczoraj byłam w TJ Maxxie, w waszym TK Maxxie, widzieliście. Wygląda na to, że ubieram się w Parkach Narodowych. Tutaj proszę, Yosemite, a skarpetki Yellowstone. Wow. Muszę jechać dzisiaj do takiego sklepu, który się nazywa Sprouts. I do sklepu, który się nazywa RDA, ponieważ tam mam zniżkę na wszystkie produkty do włosów, ponieważ mam już, tak jak wiecie, moją licencję kosmetyczną. Jej. Koko na swoim fotelu. Ja piję espresso, w zasadzie to podwójne americano z kakao, czyli mokę, że tak powiem. I patrzymy przez okno, bo sąsiedzi za nami sprzedają dom. Znaczy nie centralnie za nami, tylko dwa domy dalej. I patrzymy właśnie na potencjalnych nabywców, kto będzie naszym sąsiadem. Wszyscy z małymi dziećmi. Generalnie większość ludzi z małymi dziećmi. Jedni nawet postanowili poprzechadzać się po osiedlu. A później jedziemy do pobliskiego miasta na festiwal sztuki. Jej. Co tam, panie kokocie? Podobają ci się nowi potencjalni sąsiedzi? Myślę, że tak. Nie masz wyjścia, koko. Tylko na nich nie szczekaj, please. Może troszeczkę więcej wam o tych domach opowiem. Jak się chce sprzedać dom w Stanach, to się robi taki open house. Czyli realtor, czyli pośrednik nieruchomości, robi taki open house. Wtedy właściciela nie ma. I jest, dom zwykle jest taki zdepersonalizowany, czyli wszystko się odgraca. I taki open house zwykle jest w sobotę albo w niedzielę. Tutaj nasi sąsiedzi zrobili w piątek, w sobotę i w niedzielę. I wtedy składa się oferty, która wiadomo, większa oferta, lepsza, to sprzedający sobie taką wybierze. I w zasadzie to trwa bardzo szybko. Jeśli ktoś kupuje za cash, to wiadomo, trwa bardzo szybko. Jeśli ktoś kupuje na kredyt, to zależy od tego, jak długo będzie trwało załatwienie kredytu. Kokos też chciał powiedzieć, albo przytaknąć przynajmniej. My mamy bardzo blisko szkoły. Tosia sobie chodziła do tej szkoły na nogach albo jeździła na rowerku.
Także ktoś, kto sobie kupi, to na pewno będzie miał bardzo, jeśli będzie miał dzieci, to będzie to dla niego duża zaleta. I nasza dzielnia jest tak spokojna. To jest naprawdę super, super miejsce do mieszkania. Naprawdę. Tak myślałam sobie, jakby było super, jakby jacyś Polacy się przyprowadzili, jacyś mili. Miałabym koleżankę. O, naprawdę. Potrzebuję koleżankę. I to bardzo. Dużo się dzieje w naszym życiu ostatnio, a ja nawet nie mam z kim pogadać. Serio. Chyba dlatego Amerykanie w większości chodzą do terapeutów, żeby się wygadać. Może też powinnam. Koko znowu przytakuje. Buczysz mi tutaj cały czas. Dobra, to na razie. Jest przed piątą. Jedziemy do South Lake. Tak jak Wam mówiłam. Byliście tam już kilka razy, ale jeszcze raz Wam pokażę. To jest mój outfit. Tak się prezentuję. Sandałki, spodnie, żakiet, torebka, którą dobrze znacie. Także dzisiaj jadę z dwoma bojami. Ponglisz totalny. Ok, na razie. Trochę tylko wideo, bo nie chcę się tutaj, wiecie. Embarrassing. Witajcie, kochani, w niedzielę. Outfit kościelny. Jej. To się wraca, jadę ją odebrać ze szkoły. Dmuchawa, dmucha. Jestem na czas. Właśnie widzę, jak autokary podjeżdżają. Okej, przyciszę trochę tam dmuchawę, ale u nas jest dzisiaj upał. Naprawdę było cały czas zimno. A dzisiaj jest ogromny upał. Współczuję Wam, że akurat w weekend majowy macie kiepską pogodę. No jak ja tego vloga będziecie widzieć, to już będzie po weekendzie Waszym majowym, ale współczuję Wam, że mieliście kiepską pogodę na weekend majowy. Natomiast miejmy nadzieję, że na weekend czerwcowy z Bożym Ciałem będzie pogoda już o wiele lepsza. Nie będzie zimno i nie będzie padało. Dobra, gdzie oni są? Nie widzę. A dzisiaj mamy rocznicę do uczczenia. Jesteśmy bip lat w Stanach. Powiedzcie mi, ile lat jesteśmy już w Stanach? Dajcie mi znać w komentarzach. Musicie się zacząć udzielać, bo niedługo będzie rozdanie i to będzie super, także pamiętajcie o tym. Dalej niedziela, także biorę Tosię i od razu jedziemy do restauracji, do której chodzimy co roku, właśnie z okazji tej rocznicy. To tyle. Idzie Tosia. Jej, w końcu. W końcu! W końcu! Jej!